Szanowni Państwo, 400 lat to jest bardzo dużo i tak się zastanawiam, jaki to byłby PESEL, myślę, że nie mały. A mówiąc o tym PESEL-u, myślę też o pamięci Pani Przewodnicząca Rady Powiatu, bardzo przepraszam, Pani Krystyna Krąkowska. Bardzo przepraszam, że nie przywitałam. Bardzo przepraszam. Jeżeli kogokolwiek z Państwa minęłam, przepraszam, to są to emocje. Proszę Państwa, w życiu każdego człowieka są dni ważne, są ważne rocznice. Każdy człowiek rodzi się, rozwija się, ma marzenia, chce do czegoś sięgać, chce osiągać coś, co wydawałoby się bardzo nieosiągalne. Tak samo jest w życiu każdej społeczności. Zaczynamy od czegoś małego, tak jak w przypadku Giżycka, zaczynamy od małej osady. Chyba nikt, kto żył 400, 500, 600 lat temu, nie był w stanie wyobrazić sobie tego, jak miasto będzie wyglądało w 2012 roku. Tak jak my nie potrafimy wyobrazić sobie, jak to miasto będzie wyglądało za 20, 30, 50 lat. Rada Miejska w swoim stanowisku wyjęła takie zdanie, że wszyscy tworzymy przyszłość. I nasi dziadkowie, nasze babcie, pradziadkowie, a nawet jeżeli ktoś przyjechał z daleka, to wszystkie te osoby, które mieszkały tutaj przed nami, tak naprawdę tworzyły to wszystko, co dzisiaj mamy. Społeczność to jest tak, jak każdy człowiek do czegoś dąży. Pewne rzeczy wychodzą, pewne nie wychodzą. Niekiedy po czasie możemy powiedzieć, może chciałem trochę inaczej, może trochę zrobiłem nie tak. Ale tak naprawdę to wszystko, co działo się przez te kilkaset lat, stworzyło to miejsce, które jest w tej chwili. Niekiedy może jesteśmy niezadowoleni, mówimy to trochę za mało. Niekiedy mówimy, a może mi się to nie podoba. Ale kiedy wyjeżdżamy na dłużej, wracamy i myślimy, to jest piękne, urocze miasto. Myślę, że tak naprawdę najważniejsze w życiu każdej społeczności jest to, aby czuła się związana z miejscem, w którym mieszka. Żeby była dumna, nawet jeżeli niekiedy jest niezadowolona. Żeby chciała się rozwijać, żeby chciała tworzyć coś, co następne pokolenia będą cenić i będą mówić, to jest nasze miasto, my tu mieszkamy. I nawet jeżeli nasze dzieci będą wyjeżdżały na troszkę z Giżycka, niech wyjeżdżają, niech się uczą, niech przywożą nam nowe rzeczy, niech przywożą nam nowe doświadczenia, ale niech wracają i niech to wszystko tworzą tutaj na miejscu. Takie święto jest też okazją do złożenia życzeń. Tak zastanawiałam się, pisząc do naszej historycznej gazetki, czegoż można życzyć mieszkańcom. Myślę, że przede wszystkim spełnienia marzeń. Bo nawet to, co dzisiaj wydaje się nieosiągalne, jutro, pojutrze, za trzy dni, za tydzień, za rok, nie wiem, może za pięć lat, może się okazać, że jest możliwe. Także wszystkim Państwu i wszystkim naszym mieszkańcom życzę spełnienia wszelkich marzeń. Tych dotyczących życia osobistego, tych dotyczących pracy, bo wiemy, że jest ten problem, ale też tych dotyczących ich wizji rozwoju miasta. Że wszystkim Państwu tego życzę i oczywiście sobie jako przewodniczącej też. Bardzo proszę.